Cześć, tutaj Michał Koper z portalu linkpolska.pl. Witam was serdecznie o tej sobotniej walce Antonego Joshua z Andym Ruizem Juniorem. Napisano już i powiedziano praktycznie wszystko, co można było powiedzieć i napisać. Natomiast pojawił się ciekawy wątek, o którym moim zdaniem warto wspomnieć. Firma CompuBox, ta firma, która przygotowuje statystyki ciosów dla najważniejszych bokserskich pojedynków, przygotowała takie przekrojowe przez całą karierę zestawienie statystyk ciosów Antonego Joshua. No i co ciekawe, porównała te statystyki ciosów z karierą Władimira Kliczki. Dlaczego Kliczki? Każdy, kto ten sobotni pojedynek Joshua z Ruizem oglądał, na pewno powinien się domyślać. Joshua w ringu zaprezentował się jak kopia Władimira Kliczki. Mówiłem już, podsumowując tę walkę, o tym, tam była znakomita praca nóg. Lewy prosty, sporadycznie dokładany prawy sierpowy plus lewy sierp w defensywie, a w chwilach zagrożenia clinch. To jest dokładnie to samo, co przez lata ostatnie pokazywał Władimir Kliczko, natomiast być może młodsi kibice nie pamiętają, Kliczko nie zawsze tak boksował. On boksował bardziej ofensywnie do pewnego momentu, był odważniejszy w ringu, natomiast po porażkach z Corey Sandersem i z Leymonem Brewsterem i, co przede wszystkim najważniejsze, po rozpoczęciu pracy z trenerem Emanuelem Stewartem, jego boks się zmienił na taki bardziej wyrachowany, bardziej defensywny, ostrożny, głównie ciosy proste, clinch, lewy sierp w kontrze. No i to jest cała historia boksu Władimira Kliczki. Dokładnie to samo właśnie w sobotę pokazał Antony Joshua. To i co ciekawe, statystyki ciosów wskazują, że boks Joshua również ewoluował, podobnie jak ewoluował boks Władimira Kliczki na przestrzeni lat po tej tragedii. Tak? Tragedią w karierze Kliczki były te przegrane przez knockout, zwłaszcza ta z Leymonem Brewsterem, po której zaczęła się transformacja. No a taką tragedią w karierze Joshua była ta porażka z Andym Ruizem Juniorem, chociaż już przed walką z Andym Ruizem Juniorem, po walce z Władimirem Kliczką, która była dla Joshua ciężka, on tam leżał na deskach, ten boks, Joshua się zmieniał. Czasami widać było to w ringu, ale statystyki ciosów pokazują to dobitnie, no bo to są cyfry, tego się oszukać nie da. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę, być może nie wiecie, ale te statystyki ciosów nie zawsze są super dokładne, ale oddają mniej więcej obraz spraw. Ale przechodząc do konkretów, tutaj jest to zestawienie przygotowane przez CompuBox, o którym mówię, dotyczące Antonego Joshua. Widzimy tutaj dwie kolumny, jabs i power punches, czyli lewe proste i pozostałe ciosy mocne, i trzy wiersze. Biorę pod uwagę te trzy górne wiersze oznaczające okresy w karierze Joshua. Pre-Kliczko to są walki wszystkie przed pojedynkiem z Władimirem Kliczką. Previous five fights, czyli pięć ostatnich walk przed rewanżem z Ruizem Juniorem i rewanż z Andym Ruizem Juniorem. I zobaczcie, co się dzieje. Do momentu walki z Władimirem Kliczką Joshua był zawodnikiem całkiem ofensywnym. Zadawał 21 uderzeń na rundę uderzeń lewych prostych, ale tych ciosów mocnych było jeszcze więcej, było 28. 21 lewych prostych, 28 ciosów mocnych. Po walce z Władimirem Kliczką, te 5 następnych pojedynków, wiadomo, z Kliczką leżał na deskach, coś go ta walka nauczyła, stał się zawodnikiem trochę bardziej ostrożnym. Liczba jabów została na tym samym poziomie, wiadomo, jab to jest cios stosunkowo bezpieczny, taki cios ustawiający atak, z 21 na 20 na rundę spadła ta średnia, więc tak naprawdę została na podobnym poziomie, ale zobaczcie, jak zjechał z ciosami mocnymi, z 28 do 15 na rundę, no kolosalna naprawdę zmiana. Ale zobaczcie, co się stało w rewanżu z Ruizem Juniorem. Tu jest w ogóle zjazd z 15 w tych 5 poprzednich walkach do 9. Ten Joshua, który na początku kariery do momentu walki z Władimirem Kliczką zadawał 28 power punchów na rundę, w rewanżu z Ruizem zjechał do 9. No kosmos. Wzrosła nieznacznie liczba lewych prostych, no ale to jest wzrost niewielki, także widać, jak bardzo ostrożnym zawodnikiem stał się Antony Joshua. Te power punches są właśnie ciosy z reguły sierpowe, nawet prawe proste są wszystkie te ciosy, które są dla zadającego je zawodnika bardziej ryzykowne, także zjazd, jeśli chodzi o power punches, z 28 do 9 ciosów, kosmos naprawdę. Teraz spójrzmy na statystyki Władimira Kliczki. Tutaj jest podział na ostatnich 17 walk, czyli po walce z Leymonem Brewsterem, kiedy już Kliczko zaczął boksować bardziej defensywnie, ale pamiętamy te pierwsze walki po Leymonie Brewsterze, też nie były proste dla Kliczki, bo był 3 razy na deskach z Samuelem Peterem, wygrał na punkty, był na deskach z Davarylem Williamsonem, także ten swój styl Kliczko udoskonalał przez kolejne lata. Początki nie były łatwe, no ale w każdym razie spójrzcie, liczba jabów
do walki z Brewsterem, w 10 poprzednich walkach do walki z Brewsterem 28 i 19 ciosów mocnych, a po walce z Brewsterem 26 jabów, nieznaczny zjazd, ale już wyraźniejsze zmniejszenie się liczby ciosów tych mocnych, power punchy z 19 do 15, także widać ten schemat dosyć podobny, natomiast tak jak mówiłem, komentując tę walkę Joshua z Ruizem Juniorem, ten Joshua z Ruizem Juniorem to był jak taki kliczko do kwadratu, był jeszcze dużo ostrożniejszy, jeśli sumujemy te sumujemy jabby i power punche Antonego Joshua z Ruizem Juniorem, to jest tutaj to 32 ciosy na rundę. 32 zadane ciosy na rundę. Power punch i jabby razem. Natomiast w przypadku Kliczki ostatnich 17 walk Władimira Kliczki to jest 41. Także nawet od samego Władimira Kliczki Antony Joshua był w tej walce dużo, dużo ostrożniejszy. Zobaczymy, jak to wszystko ułoży w przyszłości. Ja nie twierdzę, że Antony Joshua będzie w kolejnych walkach tak samo defensywny, jak był w walce z Andym Ruizem Juniorem, bo to była absolutnie wyjątkowa walka. To był pojedynek, w którym on miał wrócić na tron. Najważniejsze było zwycięstwo, a nie styl tego zwycięstwa. No ale zobaczymy, na pewno te ostatnie walki dużo Joshua nauczymy, zobaczymy jak to będzie stosował w przyszłości. Pamiętamy, że ten styl Władimira Kliczki nie gwarantował mu wcale sukcesu w walce z zawodnikiem, z każdym zawodnikiem. Jeśli Antony Joshua wyjdzie do pięściarza, który będzie wysoki, też będzie dobrze boksował na dystansu, wtedy sytuacja będzie zupełnie inna jak z Andym Ruizem Juniorem. Także ja z niecierpliwością czekam na kolejne pojedynki Antonego Joshua, no bo jestem... Po pierwsze, podobał mi się bardzo występ Joshua przeciwko Ruizowi Juniorowi, natomiast moim zdaniem ten występ pozostawił jeszcze dużo znaków zapytania odnośnie przyszłości. Ten powrót Władimira Kliczki nie był łatwy. Zobaczymy, jak będzie teraz z kolejnymi walkami Antonego Joshua. Czy on będzie cały czas boksował w ten sposób, czy będzie ten styl jeszcze ultra defensywny, jeszcze udoskonalał, czy czasami pozwoli sobie na więcej fantazji. Widać było zresztą w tej walce z Andym Ruizem Juniorem, że momentami on aż powstrzymywał się od tego, żeby zaatakować w bardziej otwarty sposób. Trzymał się tego, co nakreślił mu Rob McCracken. Swoją drogą bardzo, bardzo dobra taktyka McCrackena, bardzo, czyli trenera Joshua, bardzo mądra po tej przegranej z Andym Ruizem Juniorem, wylano wiadro pomyj na głowę Roba McCrackena. Zaczęto mówić otwarcie, że Joshua powinien zmienić sztab i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Rob McCracken udowodnił tutaj, że jest mistrzem taktyki, fajnie się rozprawili z Ruizem i zobaczymy, co będzie dalej. Tak, także podsumowując to wszystko, statystyki ciosów także pokazują, że Antony Joshua to jest drugi Władimir Kliczko. Jak będzie dalej? Przekonamy się w przyszłości. Trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia.